Hejka. Oczywiście mi internet padł jak zawsze. No to już jakieś eku tam dostałem. To był najdłuższy live w historii świata. A super, a teraz do mnie mama dzwoni. Najmniej porozmawiać z mamą. Nie. No daj. Ciepło. Oczywiście padł mi internet, jak to UPC ma w zwyczaju. Jej, ile tych grobów już jest. To jest cmentarz Masterczułka. I Jasper poszedł rozmawiać, a wrócił. Jestem. Mówią, że cię słabo słychać, wymyśl coś. No wiem, ale nic nie poradzę. Być mordy też nie będę. Gdzie jest wilku? Co zrób tak, jak było wcześniej. No, ale wtedy będzie taki szum. No to nie wiem, no. Dobra, coś wykombinuję. Wilku chce ci dać bzrojkę. Wiemy. Poziomy. Też chciałbym bzrojkę. Dobra. Mam teraz tak głośniej, jak było. Okej, okay, teraz lepiej. Przynajmniej cię słychać. Idę po zboże. Idę tam na spawn. Wilku, daj mi zbroję, hehe. Czy to prawda, że twój serwer hardcore jest utrzymywany za 300 zł miesięcznie i zrobiłeś go tylko dla kasy? Hehehe. To jest prawda, nie widzieliście, ludzie? Prawda jest taka. Serwer kosztuje teraz coś koło tysiaka za maszynę samą. Ale... No serwer powstał, bo po prostu chciałem zrobić sobie hardcore tylko na multi, no. I na początku nie było żadnych opłat ani nic. Ale masa ludzi narzekała, że jak umrzesz, to nie możesz się odbanować. I to właściwie oni na fanpage'u prosili, żebym prowadził jakąś opcję odbanowania, no to jak chcieli... Ojej, wilku dał mi zbroję. Jak chcieli, to wprowadziłem SMS-ki, no i są, no. A dzięki temu, że są, to serwer się utrzymuje. Jakby się nie utrzymał, to musiał z własnej kieszeni płacić i pewnie szybko by mi się to znudziło. A tak to serwer już ma pół roku i nie zapowiada się na to, że przestanie działać. Więc chyba lepiej, że można jakoś wspomóc serwer, niż żeby miał umrzeć po miesiącu. Przynajmniej tak myślę. Mogę poprosić coś do jedzenia, czy muszę sobie sam coś zabić? SKKF, czy żeby połączyć fanpage na YouTube, trzeba mieć partnera? Co? Jak masz na myśli facebookowego fanpage, no to wystarczy, tam wkleisz w ustawieniach profilu. Tam są ale chyba takie... chodzi na tło, słyszysz? Chyba chodzi o to, żeby sobie na tło wkleić. Nie no, pyta się, żeby połączyć fanpage na YouTube. A to no co? No co? No to wystarczy, że linka wkleisz, no. Wiesz co z JD Jokerem? No skąd mam wiedzieć? Nie znam go. SKKF, daj mi coś do przegryzienia. Bo już ledwo sobie... Dobra, jadłem. Wilku, daję ci moda. Masz chlebek. Ojej, dziękuję. No której live? Nie wiem, jak mi się znudzi, to się skończy. A jak otrzymać cały sponsorowany przez CraftSurf? No musisz mieć sporo widzów. Tam nie wiem, ile teraz trzeba, ale... No jak masz gdzieś tak kilkanaście tysięcy, to pewnie ci dadzą, ale nie wiem. Możesz pisać do nich na kontakt, ale... Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak to teraz tam działa. Ile miałeś lat, jak pierwszy raz próbowałeś alkoholu? Chyba, nie wiem, z 12. I... Zresztą kiedyś mi tam ojciec dawał tam łyka piwa czy coś, ale... Jak miałem 12, to na Sylwestrze schodzili kelnerzy i dawali wino za darmo. Ja sobie wypiłem kieliszek i się spiłem jednym kieliszkiem i nie wiedziałem, co się dzieje. No to tak przypadkowo było. Gdzie ty idziesz, Asper? Ja będę chodził za tobą, okej? Okej, okay, ale wiesz, bo ja sobie szukam jakiegoś terenu, gdzie nikogo nie ma. A czemu chcesz mieszkać tam, gdzie nikogo nie ma? Bo nieważne. A wiesz, że tutaj nie ma home, set home i tak dalej, będziesz musiał cały czas z buta murzynić. A to nie, a powiedz, gdzie mogę ścinać drzewa? No, gdzie chcesz, no. Okej.
Ja nie spamujcie tymi linkami Free Minecraft, bo i tak nie dostaniecie go. To jest ściema, przykro mi. O, mam diamentowy miecz, nawet nie wiedziałem. Gin. Ło, mam 43 poziom. Skąd mi się wziął 43 poziom? Ze smoka. A kiedy ja smoka zabijałem? A niedawno było. Przecież kiedyś był nawet live, czy to nawet odcinek. Zabijałem smoka? A Tak, było. rzeczywiście, smoka zabijaliśmy. Dobra, pamiętam. Czy grasz w LoL'a? Nie, nie gram w LoL'a. Skąd nazwa SKKF? Bo sobie zapytaj SKKF 1, tam jest odpowiedź. To ja idę ulepszyć sobie itemki. Co sobie Lepszym? ulepszyć? Może kill off sobie ulepszę. Ja bym pakował albo nie w miecz. Ja bym jednak w kill-off, bo jak tu nie ma PvP, to wiesz. Pytają się, ile masz lat. Czternaście. Asper ma 12, tylko się wstydzi i zawyża. I ale ty sobie... Wiesz, jeszcze niedawno według ciebie miałem 16. No widzisz, zmieniasz się. Coś mnie tutaj goni. SKKF, ale ja się zmieniam. No wiem. Czekam jakieś diamenty. Jak macie 360p, to zmieńcie na 480p. Ponoć są mniejsze lagi, jeżeli macie lagi, ale czy to prawda, to nie wiem. I tam wszystko działa. Ty, diamentów nie mam. Ej, lol, przed chwilą sobie zrobiłem workbench, postawiłem, a za mną był jeden taki się postawiony. Ja nie mam diamentów, smutno mi. Chcę iść wykopać. Chyba, że nie potrafisz. Jeszcze raz zastanawiam się, czy potrafię. A co to jest za śmieszna kolejka tutaj? Jaka taka? Taka, która jest przykryta liśćmi. A to jest do domku Ksylaksa. Ale o, dwa łuki mam. Ale tu syfam w tych skrzynkach. Za chwilę mamusia przyjdzie, zrobi obiadek, mnie pyta. Też chcę. Trudno. Jesteś studentem, ty nie ma. Dla ciebie nie ma. A jak była śmieszna pułapka, prawie mi wpadłem. Jej, porządki w skrzynkach. Super zabawa. Dobra. Jestem gotowy na przygodę. Mam wszystko chyba, czego potrzebuję. Gdzie jesteś? Łaży sobie drzewa ścinamy. Szymon 1800. Wiem, co to jest. To jest Hunger Games, czy tam Survival Games i już grałem tam. Ale jakoś specjalnie mnie to nie kręci. Gdzie jesteś? Idę zobaczyć pomnik JJ-a. To idę za tobą. Snipe będzie na koncie SKKF2. Tak, prawdopodobnie tak, chyba że coś się popsuje. A jak się nie popsuje, to tak. Czy zrobisz serwer Creative dla wszystkich tak jak kiedyś? Nie zrobię, bo to Ale... jest cholernie dużo roboty z tym. Ach, ja myślałem, że to jakaś pułapka, to tylko płytki naciskowe. I mi się po prostu nie chce. Bo wtedy to no, musiał ktoś praktycznie 2-4 na 7 siedzieć na nim, bo tu wszyscy grifowali. Znaczy nie wszyscy, ale sporo osób. Gdzie ty jesteś? A nie, nic, nic, nic. Czy pokażesz do Mewareza? No tam jest, stoi tam u góry. To jest Ewareza, to... Jaka jest historia kwiatków na kwadratowej? Asper, wiesz? Nie wiemy. To ja wam mogę Powiem. pokazać, tylko zabiję tego szkieleta. Historia kwiatków jest taka. Uwaga. No. Stąd się wzięły kwiatki. Uwaga. Hop. Kwiatki. No. No i tych kwiatek nagle... Kwiatek. Kwiatków. Kwiatek. Nagle zrobiło się na kilka tysięcy. Brawo. Kwiatek.
Jak poznałeś Aspyra? Nie wiem. Furaj go kiedyś dał do konfy. Gdzie ty jesteś? W środku siedzisz? Nie, ja już jestem znowu tam przy kwiatkach. Których? No idę tam w tamtym kierunku. Tam, Tych gdzie na są krzyże. spawnie? Tak. Ty trollu, wcale cię tam nie ma. No to zaraz zobaczysz. Zaraz tam będę. Tyrus, ja widziałeś tutaj, że to jest jakiś publiczny las. Troll. Hehe, Ej, znalazłem przez się. ciebie się napisałem, mi się klawiatura. Masz kwiatki. Po co mi kwiatki? No masz, za to, że byłeś grzecznym chłopcem. Am, niam, Dzięki. niam, niam. Ej, tu są jeszcze moje kwiatki. Jeszcze kości dostaniesz. Kości mam, dał mi ten. Wilku mi dał. Jak pięknie napisałem, Gralo. Jaką masz kartę graficzną? Nie wiem. Składałem ten komputer ze 2 lata temu i nie pamiętam. Nie jestem jakimś super mega techniczny i nie pamiętam. Ale pewnie się znajdzie ktoś, kto wie. Kiedyś miałem gdzieś tam w PiSie czy gdzieś, nie wiem. A super. Jak to jest? Jak zetnę drzewo, muszę posadzić nowe, tak? No, nie, no, ale możesz. No, A to co nie nie to? ma żadnych zasad. No, jedyna zasada to, żeby nie być burakiem. Dlatego buraka nie ma. No, jak na przykład komuś, nie wiem, rozwalisz domek, no to cię wyrzucę, no. Ale tak to możesz robić, co chcesz. A jak... O, wypadła sadzonka, to ją zasadzę. A jak na przykład... Może ci pomóc. Nie, dzięki. To też sobie pościnam. A jak na przykład co? Jak na przykład... Ty znowu gdzieś uciekasz. Gdzie ty żeś po raz? Ja jebie. A co Kubuson pisze? Kubuson się o coś pyta, ale nie wiem, o co mu chodzi. No Asper, gdzie ty znowu zwiałeś? Na tobą jestem. O, cześć. A tu mieszka Remek, tak? Tak. Dobra, chodź, zrobię ci test. Kogo jest ten hotel tam? Który? No, hotel Wysoki? ten, no. Czy to jest buraka? Dobra, czy jest ten drewniany domek? Który? Ten tutaj blisko? Tak. To jest twój. A to po lewej, tam pod wodą? Furaj. A to taka wieża z kobla po prawej? To miał być mob spawner chyba tego, buraczka czy coś tego typu. A to Nie? takie wełniane, białe na pustyni? Stawiam, że Wares, nie wiem. Nie, to jest metro. Co? A nie wiem, ja nie oglądam wszystkich live'ów. Metro, tylko jeszcze niedokończone. Lepsze my zrobiliśmy na publiku. No, tylko tutaj tyle materiałów nie mamy. Ledwo nam na to starczyło. No nic tu jeszcze specjalnego nie ma. Trzeba będzie kiedyś dokończyć. To powiedz mi teraz, co to jest za taki domeczek drewniany obok tego mob grindera? Teraz ci powiem. I powiedz mi, skąd się wziął tutaj tyle workbenchów? To jest kopalnia. Brawo. Optifine. Czemu tu jest tyle workbenchy? Oj, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie oglądam wszystkich Ej, live'ów. dodam PSP, dobra? Dobrze, dodaj. Czy ja o czymś nie wiem. Ale wiesz, że To będzie po wilka mnie też dodam. cisnąć. Kogo dodasz? Wilka jest na serwerze. I I Kupsona PSP. też dodam. Ej, ale PSP będzie po mnie cisnął, bo mnie nie lubi. No i dobrze, bo ciebie nikt nie lubi. Dzięki. Dobra, chodź dalej. Test na nowego gracza. No cześć. 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 Co tam kina? Aha. O, Andrzej. Cześć, Cześć, Andrzej. Lara. To No ja Andrzej. witaj. Dobra, Cześć mi. Asper, kto mieszka tutaj? No. Gdzie? Tu gdzie stoję. Zaraz ci powiem. Nic nie powiesz, bo nie wiesz. Zaraz ci powiem, tylko znajdę jakąś skrzynkę, to ci powiem. A, nie, to nie przy... Czyja to jest skrzynka? Nie Ej, wiem. PSP, ty masz dwa domy? Słucham? Masz dwa domy?
Nie. No jak cześć, nie? magister. Tak, najpierw mnie o zboczeńców wyzywa, chociaż nie zaprzeczam, a teraz mówi cześć. No, cześć. A przecież masz dwa domy, no. Jeden masz tam, gdzie byłem przed chwilą, tam przy spawnie, a drugi masz, jak się idzie dróżką. Dobra, ja patrzę na czata. Wolisz MMS-y z te same z czekoladą, czy te z orzechami? O kurcze, to jest ciężkie lepsze pytanie. Lepsze są te same. Lepsze to same. Też mi się tak wydaje, ale te z orzechami też są dobre. Co serio zapyta SKKF-a, jak mi się zachce, to nakręcę. Znaczy zbieram się powoli, ale... Ale mi to nie wychodzi. Powoli, powoli, bo się rozpierdol... nie skończyło. Ej, ale trzeba jeszcze wiatraczek zniszczyć. Dlaczego twój brat bliźniak się nazywa FKKS? Nie wiem, tak wyszło. Mama go tak nazwała. Wiatraczek, właśnie. Idziemy zniszczyć wiatraczek. Żeby nie było. Misja Budujemy niszczenia. Sierpień i młot. Misja niszczenia nazistowskich symboli. Wilku, a zbudujemy sierpień i młot? Dobra, dobra. A co z lodówką? I pomniki. Kiedy będzie jakiś escape z Madzią? Nie będzie, bo nie lubię escape'ów. Escape'y są... złe. Co tu się stało? Całkowity brak symetrii, jestem zniesmaczony. Piękna wiatraczkowa rzecz. Będę ją rozwalić. Ale że co, że mam większy zbudować? Tak, 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 zbudę większy wiatraczek. Ja, jest 30 stopni, jeszcze przed chwilą było 25. Dlaczego to rośnie w górę, a nie w dół spada? Oj, tam u mnie jest 38. A, spoko. Faktycznie też 38. I siedzę w samej gacieły. Fajnie jest, przewiewnie. No. Choć Asper skaczemy. Tam jest woda. Nie. Mogę nawet machać w lewo, w prawo. Ja zginę. A wiesz o tym, że masz dwa życia? Ja wiem o tym, możesz sobie live spisać. Ja mam 7. W sumie dawno nie umarłem. Może dzisiaj to pomóc? Się zmieni. Mogę pomóc, w takich sprawach ja chętnie. Nawet prosić nie trzeba. Dobra, nie, nie, nie zabijaj mnie. Ty, Asper, chodź zbudujemy ci domek. Ale sam się zbuduję. Nie. Ja będę twoim murzynem i będę ci ścinał drzewa. Okej. Okay. Mam sadzonkę. Chcę 4 staki ciemnego drewna. Idź kop. Ale najpierw musisz znaleźć miejsce. Po co mi to? Wezmę sobie, przyda się. A, spyr. Słucham. Dzięki, wilku. Z krzyżykiem, pamiętaj. Bardzo ważne. Dobrze. Przesłucham mu obok mnie tego, ale spyr. No. A, Asper, o, fajnie, teleportujesz mnie. Asper. Słucham. Gdzie ty mieszkasz? To nie ja. Kto mnie woła? Tutaj mieszkał Hychałys, ale niestety został zdjęty z whitelisty za swoje buractwo. O, ty nie można mu zrobić tutaj dom. Ej, to ja się pożyczę tych melonów od niego, okej? Okay? Spoko, on już i tak nie pogra. A, Asper. Słuchamy. One są wyrośnięte, czy nie? Chodź tutaj. Patrz, z palca wyrwałem. Paznokcia. Mam jeszcze 2. Lecz się zjadłem. A ja mam kilka. O, dziękuję. Asper. Masz, zjedz to. Dużo żelaza. Dziękuję. Dużo protein. Moja skrzynka z kwiatkami. Dużo czegoś tam. Patrz, diamentowe drzewko. Masz, kupą po twarzy. Dziękuję. Co tam robicie? Na chwilę się dalej już masz masełkę. Się fekaliami bawią. Masz, pod pachy. Ej, nie spadł. Masz, staraj taśmę. Spadł masz, akurat grzebałem w tam, gdzie nie trzeba. Zatwardzenie. Gdzie wy jesteście? Masz twardy klocek. Masz szałą po oczach. Widzę was. Łap, kolejne zatwardzenie. Oj. Kubka Mariusza.
Patrz, fuk. Co miesiąc takie czerwone wypluwam. Tu jest mój nocnik, nawet dwa. Masz. Patrz, jak zapewniamy jej łup. Cześć! Masz jabłkiem. Cześć. Zław się nim. Daj mu dary. Ja można. Jesteśmy Caritasem. Masz. Chleba ci już dałem. A spyr, podejdź zapłata. Stój tu. Wiesz, że on jest jeszcze nie daleko mu do pełnoletności. Wiesz, on. No można od 15, więc przykro mi, ale pójdziesz siedzieć w PSP. Ja to wszystko nagrałem. A ile masz? 14. O, i ten mała dżinca. No dawaj moje białe. Moje. No powiedz, sądzisz, że mała różnica. A spero, jak się uprze, to ma 15. A uprzesz się, nie? A spero. Dlaczego masz? Jak się z tym czujesz? Czekaj, bo ktoś mi napisał. Co? Jak się z tym czujesz? To jest moje czerwone, patrz. A że ktoś ci wrzucił... A po prysznic taki. A ty chcesz tu mieszkać, Asper? Nie. Nie, on wyraził zgodę, że on chce tu mieszkać. Nie ma co się zastanawiać. Ty, ale tu są jakieś skrzynki. No to te jego skrzynki były. Uuu, a co tu jest? Nigdy tutaj nie byliście? Tu jest dziura. Dziurka Mariusza. Romana. No co to za dziurka? Wow. Wow, dziurka. Ja tam nie idę. Aha, też tak można. A to jeszcze gdzieś było jakieś zejście. Tylko nie pamiętam gdzie. Ej, moje. Mój czarny. O, to są arbuzy. Arbuzy. Ale pięknie tutaj. Co za biedne, żeby arbuzy jeść w dzisiejszych czasach. A to było takie zejście podziemne i tam było dużo skrzynek i takich tam. No było, przecież byłem tam przed chwilą. I gdzie to jest? No tam jest na drabince... O, znalazłem. O, magister. Magister. A co tam jest? Z trupem. Ciekawe, czy coś zostawił. O, a te skrzynki są pozamykane przez niego, to je... Unlock. Free EQ. Tylko ich nie rejestrujcie, co? O, to mi się przyda na pewno. Też pożyczę, to mi się nie przyda. To mi się przyda. Mieszko. Co to mieszko? O, to mi się przyda, dziękuję. Z krzyżykiem. O, straj taśma, o... O, złote pieluchy. Nie, dobra, chyba wszystkie otworzyłem, co? Jesteśmy złodziejami, oprócz tej na górze. Dum, tam jest tam, jak zełe. O, jabłuszka mi się znowu też na chłodnik będzie, na chłodnik. Ej, masz moją zużytą drapaczkę. Ej, dobra, ta u góry też została otwarta. A bo masz więcej tych drapaczek. SKKF, czytasz czat? Nie, nie czytam. Aspir, mogę ci naharać? O czego mówisz na Master Chillka, Master Debil, bo jest debilem, no. No co ja poradzę, że jest to osoba o małej inteligencji? Taki się urodził, no nie jego wina. Nie wiem, Madzia ma tu dom, czy nie? Gdzieś ma, ale nie wiadomo gdzie. A ja prowadzi koczowniczy trybnika. Słyszysz? SKKF, ktoś znalazł jej dom, jak udostępniłeś to na mapie. Ktoś podobno znalazł jej dom. Ja wiem, a to trzeba by na Facebooka wyjść. Drzwi. Ja tam idę. O, nożyce wezmę sobie. Siodło. Ujeżdżałbym kogoś. Dobrze, to ja lepiej. To ja się może lognę. A spernie, wiemy co tobie. Chodźcie na scenie, nie oglądacie, zapraszamy na zryty, coś tam show. O, stylu. Znam tą piosenkę, nie pamiętam z czego była. To były Smurfy? To było... Z Smurfy były. Z Dobranocki to było. No ze Smurfów. Nie Smurfy, z trupy. Jak możemy mieć takie dwie rzeczy? Nie wiem. Wilku, patrz, dwójka twojego znalazłem. Jaki mikrofon polecasz? W zależności, ile masz hajsu. A wyszedł tylko po mleko. Gdzie one? Taki fajny, tani mikrofon, a czy stosunkowo tani z tych lepszych. Oj, to jest... Twój wujek mnie chciał zepchnąć. Samsung GoMic. On kosztuje 200, jest całkiem spoko. Multi gameplay go miało.
tylko na nim usiadł i się zepsuł. Opluł go mlekiem. Bo ogólnie wszystkie Samsony są w miarę spoko. Czy prowadzenie kanału sprawia ci przyjemność? No jakby mi nie sprawiało to, że go nie prowadził, nie? Kupa Andrzeja. Andrew Gularen. Nie żyje. Szkoda. Mieliśmy Burakowi zbudować grobowiec. No jest grobowiec. Ej, PSP, ja mam teraz pytanie dla ciebie. Czy bezdomnemu uczniowi można zadać pracę domową? Jeżeli nie jest padawanem, to coś tam można. Aha. Trochę się wymigałeś od odpowiedzi. Chociaż poruchamy owce, masz zboże? Poruchamy owce? Nie, co? Ze mnie? Może jest w skrzyni. Nie ma. Ale to mo... Uwaga, bo to są owce uciekinierki. Można bez zboża. Dobra, to ja was nagrywam. Patrzcie, jakie urządzonko dobre. Normalnie lustrzanka. Ej, ucieka. No może nie chcę, żeby się rozmnażał w taki sposób. Jeszcze się urodzi taki wełniasty Asperek Junior. To się robi inaczej, po pierwsze. Gdzie jest zboże? No nie ma zboża. Kotlety. Ej, czekajcie, świka za dwóch. Po pierwsze, potrzebujecie drabinkę. Oraz... Wylogował się, co za... Dajecie drabinkę w tym miejscu, dokładnie w tym, żeby owca miała na co się gapić. Następnie wpychacie jej kija w tyłek. O tak. Jak Asper może być pedofilem, jak ma 14 lat? Też tak można. On może być ofiarą porno. Dlaczego Asper to zoofil? Pyta się Aspera, może lubi owieczki, tak jak Lubkaj. Lubkaj też lubi owieczki. Jaki masz kolor bluzki? Szary. Jej. BZP. No dobra, wchodź do akcji, wchodź, bo ja to nagrywam normalnie. Partner nawet ciubie wszystko obeznane. Obróć się. Patrz, jakie ujęcie, patrz, dobre ujęcie. No, jakie bydle się ruszę, stójże w miejscu. Ale PSP to jest dla ciebie wyzwanie. A, taki wiesz. Już kilka lat w tej bramie. 360, a to spoko, to mają mogę w tej stronie. O, nawet z tej mogę. O. Stójże. O, podejdź do płota i stój. O. Jak na owce przystało. Oj, po tym jak mi Burak zobaczy, że ja mu owce mnożę, to będzie... Oj, ostro. Gruba sprawa będzie. Bo ja ci sobie uświadomiłem, że ta owca jest brzydka. Ale z ciała czy z twarzy? Też tak można. Ale może zawsze założyć kozielnicę, no i torba na twarzy, to wiesz, właśnie, torba na... Flaga na głowę i za ojczyznę. A to nie była torba? Albo co? Krata. To nie była torba przypadkiem? No ale no, torbę nie możesz założyć za ojczyznę. A co, nie masz torby wilku? Torbę możesz po prostu założyć. Zależy też. Jaką torbę, zależy jaką. I film ładnie. Najlepsze miejscówki dla VIP-u. Wiadomka. Czekaj. Barierki bezpieczeństwa. Z KKF mogę sobie zrobić koszulkę z napisem I love KKF, czy się nie zgodzisz? Wiesz co, myślę, że lepszym pomysłem będzie, jak to wytatujesz sobie w jakimś widocznym miejscu. Jak sobie wytatujesz i wyślesz zdjęcie, to możemy wyskoczyć na Coca-Cola. Dobre. Lustrzankę albo kamerę HD. Z KKF na jakim kierunku jesteś? Na grafice. PSP uciekł. Dum. Nie udało mi się. A kogo mamy ciebie kamerować, jak uciekł? Że się wstydzi. Wszystko jest możliwe. A właśnie, był ten konkurs Śmieszne Momenty. Jesus. Ja to oglądam sobie, ale powolutku, tego jest 600 ileś prac i to się ciągnie. O, prawie spadłem. Ktoś do mnie pisze. Ojej. Co jest? No, mówisz, że będzie później. Kto? PSP. Mama mu weszła do pokoju? Dobra, to wiesz co, to ja schodzę na dół i sam pójdę po te zboże. Czekaj. Hop. Mój wujek mówił, że idzie po mleko i też tak skończył kiepsko.
To zobaczymy, co mi się stanie, ale że przeżyję. O, ja chyba tego zboża nie posadziłem. Zapomniałem. Ja farmę dużo. Muszę posadzić. The fuck? Co dziwnego się z drzwiami działo? Ja nie mam zboża chyba. Czy mam? Mam jedno. Starczy nam jedno? Chyba nie. Nie wiem. Czekaj, ja mam tego dużo. Nie. Dobra, to muszę się przejść do domu. A tu co mam? Kłódeczki. Tyle rzeczy mnie dzisiaj zaskakuje. Teraz jeszcze pająk mnie zje. Twój fan. Ej, czy to nie jest podejrzane, że Asper i PSP zniknęli w tym samym czasie? Dom, 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 dom. Kurde, motyki nie mam. Chyba tam była. Dobra, to ja przy okazji pójdę po te swoje, bo mam trochę podziwiam tego. Nie mam motyki! Czemu nie mam motyki? O, jest motyka. Wszystko jest złe, a oni uciekli. No uciekli, no ja nie chcę wiedzieć, co oni robią, ale PSP... O, już jestem. tak szybko jak to załatwili. Było? Jem nektarynkę. Nektarynkę magistra? A to się raczej brzoskwinka mówi, chyba. Ej, ale było ostro czy namiętnie? Czy soczyście? A jaka była skórka? Przegryzłeś się już? Asper. Okej, okay, słyszę siorbanie. Okej, okay. Okej, okay, dobra, to ja zaraz zacznę nagrywać, spokojnie. To kiedyś miałem tyle owiec i wszystkie ktoś mi ukradł. Charger House się zemścił. Czekaj, gdzie to mam? Myślisz, że dwa wystarczy? Słucham? Czy dwa wystarczą, czy nie? Zboża? Myślę, że tak. Dobra, i 10 godzin. To bezpiecznie. Ja mam jedno przy sobie jeszcze, jak coś. Tyle znalazłem. Przecież odpowiedziałem na pytanie, czy zrobię escape'a. Asper, wydajesz dziwne dźwięki. Jemy. W dziwny sposób. Dzięki. Chodź tu, wilku. Dobrze. O! Zaginiony zakt. Ojej, stanik. To aż tak ostro było? Zerwał ci zębami? Nieładnie. Rozumiecie mnie, do toalety wołają. Czy jakaś gruba sprawa. Czemu serwer nie działa? Jest informacja na fanpage'u. A możesz powiedzieć, czemu nie działa? Bo mnie Kubisk, też to ciekawe. Kubisk dzisiaj wgrywa nowy system na tą maszynę. Ja się boję, popatrz, ona się na mnie. A ja wiem. I dopóki nie wgra, no to nie działa, no bo systemu nie ma. Ale powinien być dzisiaj chyba. Ja się boję. Ej, a czy to jest system z kuboidami już, czy nie? O Boże, to jest system operacyjny i to nie ma nic związanego z Minecraftem. A ja myślałem, że nieważne. O właśnie, dobra, ja rucham tą poprawę, ja ty tu po lewej, okej? Okay? Dobra. Dobra, 3, 4. Ale masz refleks? Oh yeah. Taka mała już... Już się schyla. To jest mnich tybetański z wodogłowiem. O, czekaj, ktoś napisał kordy do Mumadzi. X400, Z-1800. Idziemy tam? Lukpa już nie będzie grał na kwadratowej masakrze? No, może grać, no nikt mu nie zabrania. Zdrowienia dla Ryzego od Lukpa, ja odchodzę. Gdzie ty to masz? Jest... Dum. Jest gryfowany dom z liści. Dom z... A, nie, to był stary domek Ryzego, tylko on zmienił domek. Aha. No, Luke, no gra, no tylko on... No nie było go tu ostatnio, a czemu to nie? Musiałbyś się spytać jego. On cały czas chyba siedzi na niewidoku, co się syna. Więc to jest różny. Tak, jesteśmy bliźniakami jednojajowymi. O, widzę Grinder PSP Magistra.
No jak działać, to wybudować. No, gdzie? Wieloryby nie są grube. Czy wieloryby są grube? Nie, są puszyste. Są wielkie. Są bonbonowe. Są piękne. Bonbon. O, czanki mi się nie ładują. A to ciebie się jakoś Xylaks odzywał, czy nie? Xylaks? Gadałem z nim wczoraj albo przedwczoraj. Wow, cię znalazłem. Tam jest tunel. Dobra, przejedziemy się, tylko coś zjemy. Nie masz wagonika pewnie, co? Czekaj, nie mam workbencha, hehe. A jest, dobra, czekaj. Ej, właśnie dostałem propozycję wyjazdu nad morze, z tym, że problem jest taki, że wyjeżdżają jutro o 5:00. Jechać czy nie jechać? Zawsze wiem, może być jakiś syberyjski myk. Dobra, idziemy na stację. Tam jest domek lub kajel latający. Ale wiecie, że jak pojadę, to nie będzie odcinków. Przeżyjecie to? Dum, 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 dum. Da. Chyba nie. Czekaj, gdzie ty jesteś? No wspinam się tu, a ty gdzie jesteś? Poszedłem za tym liściastym szlakiem. A, czekaj. Nie wiem gdzie. Gdzieś nad morze. Kurczę, gdzie to się zaczyna? To chyba... What? I tutaj znowu wchodzi pod ziemię. Zgaduję, że będzie wychodzić gdzieś tu. O, czyżby to była stacja? Są jakieś schody. A nie była tu? No i kurdełka, nie wiem gdzie jestem. Nie mogę znaleźć wejścia. Ale przecież czekaj, oni gdzie robi to wejście? Przecież tam mi mówi, że... No nie wiem, czekaj, no tutaj schodzą tory pod ziemię. Logika by wskazywała na to, że będzie gdzieś tam na wprost. O, czekaj, tutaj są dalej liście. Tu są liście jakieś. Emocje jak na mundialu. I idą dalej. Czekaj, gdzieś tu. Widzicie, tu jest kobl, to pewnie gdzieś tam się zaczyna. Ale fajnie grzmi. No to może to tu? Nie no, to jest doma starczułka, bez sensu. To on się tutaj tak daleko wybudował? No tylko nigdy go nie dokończył, bo jest lamusem. Master debil. Ty, no nie wiem, ja się zaraz wkopię tutaj przez sufit. A może to na spawna idzie? Może to na spawnie jednak jest. Weź włącz X-raya, bo ja nie wiem. Dobra. A może tu? Nie. Ty, nie wiem. Ja już jechałem tym tunelem kilka razy, ale nie wiem gdzie. Chyba na poprzednim live'ie była jakaś stacja. Co byś pokazywał chyba. Stacja. Nie, to była chyba kopalnia, nie. Dobra, ja się tam wkopuję przez sufit i zobaczymy, gdzie to idę. Normalnie jesteśmy jak J.J. Joker, poszukujemy przygód. Tak. Jest takie ciekawe. O mój Boże, zahaczaj skończył działalność na YouTubie. Naprawdę. Wiem. Niemożliwe. Naprawdę, wejdź sobie na kanał Juniora. Ostatnio się dowiedziałem. Pom, 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 pom. Czekaj, bo ja widzę teren i tu jest jakiś tunel dziwny. Wkopuję się przez sufit, hop. Dobra, jestem w tunelu. Uwaga, jestem w środku. Teren wygląda... Jest raczej opanowany już przez człowieka, przystosowany do jego potrzeb. Ale jest tu dość zielono. Jestem na dole, ale znowu wchodzę do góry. Teren teraz porusza się, tory poruszają się płasko. Skręt w lewo, potem znowu dynamiczny skręt o 90 stopni w prawo. I znowu do góry. Czyżby to była stacja? Czyżbym dotarł w końcu do końca tej zagadki? Tak, dotarłem. Ojej. Tutaj jest. Ojej. Widzisz mnie? Czekaj, Boże, żeś mnie zapnął, jak jechałem wózkiem. Ja cię zapnąłem? No,
Coś takiego, ja sobie jadę, a ten nagle... Ja ciebie nie widziałem tam. Dobra, ja wsiadam. Adios, arrivederci. Jedziemy. Ciekawe, dokąd dotrzemy. Chyba do domku Axel Pathmage'a chyba. Album coś zjadł. Chyba do kef... O, takiego twistera bym zjadł. Uwaga, robiłam wszystkim teraz smaka z takim... Twister C. Z takim kurczakiem ociekając... Nie, nie ociekającym. W chrupiącej panierce. Włożonego w tortillę. Szczelnie zawiniętą, z pysznym sosem. Ogórkami świeżymi. Jakimiś warzywami i potem jeszcze raz kurczak i kurczak. O. A może taką pizzę z rozpływającym się serem? Serek. A może spaghetti z najlepszym spaghetti sosem pomidorowym robionym własnoręcznie? Aż sam zgłodniałem. Krzesło ma dużo proteiny. Dobra, koniec live'a, idziemy jeść. O, krowa. Krowa! Uwaga, krowa. O, nie! Nie! Wróć, krowo. Ukradła mi wózek! Krowo! Wracaj tu! Zamorduję cię. Jeszcze no. Jeden? Złodziejka! Krowa złodziejka, daj. No Boże, jak można tak wózki kraść w biały dzień? No. Krowa współpracuje z owcą. Krowy terrorystki. Burak nie miał racji. To krowy są no złodziejkami, terrorystkami. Albo spiskują razem. No kurczę. Asper. Słuchamy. Czemu jesteś taki nieśmiały? Bo jemy i buduję. A co jesz? Nektarynka. A ty cały czas coś jesz? No. Czy to jest... Ja się zadam tylko jogurt. Czy musisz dużo jeść, żeby rosnąć? Tak. Mhm. Powiedziałeś tak, wiesz o tym? Jestem jak furaj. Mam się ciebie zapytać, Asper, kiedy vlog? Też jestem ciekawy, przyznaj się. A co robisz? Powiem, że też szybko będzie. No, obiecał na 200 widzów Cinnamon Challenge. Ale zrobi taki jak niektórzy, czyli jedną łyżkę i o, czy zrobi taki totalną masakę, jak niektórzy zgapiają z tego i głównie im to wychodzi? Nie wiem, Asper. Bo innego kolesia się o, zmęczyło. Jest krowa. O, wózek wraca. Dobra, mam go. A co z tą krową? Może ją wyślemy w podróż powrotną. Co ty na to? Dobra, wysyłamy ją. Z nią film. Let's play z krową. Jedź! Odjeżdżaj, terrorystko. Patrz. Pojechała. Pa, pa. Koniec. Ale miała łydy normalnie. Dobra, pozwiedzajmy, co tu jest. Więc... No już mówiłem, nie zrobię escape'a z Madzią. No, nie lubię escape'ów. No i słaby w parkurze. Chyba 10 raz już to pytanie wklejasz. O ile nie więcej. Krowa odjechała. Mam się ciebie zapytać, gdzie mieszkasz. Nie wiem, czemu chcą to wiedzieć, ale pytam. To było do mnie? Mhm. W Krakowie mieszkam. Ja się urodziłem w Krakowie. To mógł Sylaksa. On mieszka na drzewie, już tutaj kiedyś byłem. To jest strasznie. Dlatego, że jest to, że jak śpi, jak ma te łóżko, to mu przecieka na głowę. No cóż. Oto to mam takie naturalne budziki, wszystko jest dobrze. O, a czy tutaj gdzieś niedaleko nie mieszka kuzyn, bo to jest ta jakaś tajga czy coś? W ogóle nie jestem pewien, czy dobrze do tego domu wchodzę. Można tędy, on tam chyba jeszcze miał kolejne takie coś. O, czekaj, jakaś nielegalna plantacja. Wszyscy na tym serwerze sadzą tylko marihuanę. O, tu jest jakieś zejście. Badum. Badum. O, coś znalazłem, jakieś schody. Tak, drabina. Ale w zaraz sumie kichnę. Na start kupić lepiej Go Mike'a, czy sobie troszkę jeszcze pochomikować kasę i kupić G-Track'a? Tak szczerze. Jest jeszcze tak pomiędzy nimi, jest jeszcze Samson. C01U, coś takiego. O, ale ulepszenie. Trzeba mieć mikser w tym stylu, bo słuchać go na jedną sławkę później chyba. Chyba. A? Nie wiem, słyszę. On... Ale to w każdym razie jest taki G-Track, tylko bez tych wszystkich pokręteł. To no, jakiś tam główny, tą główną membranę, czy jak to się tam nazywa, ma taką chyba samą jak G-Track. Czemu nie mogę ulepszyć tych nożyc?
No bo nożyc nie można chyba. A co mi zrobić, jak ulepszę drewniany kilof? Tylko to jest logblok, możemy sprawdzać, co kto budował. Chcesz zobaczyć? Tak. Zobacz, postawię klocek dirtu. Masz kilofisę, kliknij prawym. Czekaj. Uuu, ale to słodkie. Mam 21 lat, miałem urodziny tydzień temu. Jestem już stary. Dobra. Wow, nie obawiam się, jak mnie się pochodzi. A to jest chyba te główne wejście właśnie. O, surowce, kobl. I patrz, kapią na głowę. Pełne, takim... nom. Rzadsze bloki. Rzadsze bloki i ma tam płotki. Ojej. A ja myślałem, że to już jest wychodek. Wód, zielone. No mówiłem, że to jakiś narkoman mieszka. Monster lud random. To brzmi jak jakiś forczan czy coś trochę. O, tu co mamy? O, więcej skrzynek, dużo skrzynek. Lubię skrzynki. Uuu, dżemikowe. Ej, czy jak włożę skrzynkę do skrzynki, to jest pedofilia? Nie wiem, możesz być dendrofilem. Już jestem. Widzowie się dowiedzieli kolejnej ważnej sprawy. Podróżujemy, to przygoda. Asper. Brzygoda! Czemu przygoda, Asper się przygoda. Tak bardzo wstydzi? W tej chwili szkoda. Niebo buduje. Wow, tunele. Jak ja uwielbiam takie tunele. Są takie piękne. To ja pokopię. A Burak nie robił przypadkiem sieci tuneli? Albo ty tak na no, przykład... Gdzieś tam są, wiesz? O, niedaleko spawna są... Tunele Buraka. Nie, bo ja chyba do 3 tuneli się wkopałem. Nie wiem, chyba jeden jest pewnie twój, jeden Buraka i kogoś tam jeszcze. No przy spawnie to pewnie dużo. Dobra, ja kopię tu. O! A, ej, czy to prawda, że opłaca się kopać na ukos? Tak, to jest prawda. Powiem, że ja sporo tak osób tak kopie, ale... Czekaj, tu jest Unbreaking? Kurde, szkoda, że nie mam fortuny, no to bym mógł sobie... Ja mam. Ja, ty masz? Tak. A co chcesz wykopać? Nie wiem, bo jak będą jaksy, to zawsze jest podwójnie, nie? No to jak coś tam mam. A czasami nawet więcej niż podwójnie. Czy to zależy, jaki byłeś masz... Byłeś kiedyś w Lublinie? Nie wiem, ale pewnie kiedyś byłem. W większości polskich miast, tych dużych, byłem. Ale tak głównie przejazdem. Dam. SKKF, czy świątynia, czy Rzeszkera została zbudowana, no, jakiś tak miesiąc temu? Lubisz zupki chińskie? Nie, straszny syf. Dzięki. Lepiej sobie parówki ugotować. A na pewno. Albo wsadzić do mikrofali. Albo zjeść surowe, też są fajne. Też są dobre. Dam. Już kiedyś na live pokazywałem cycki z Ewarezem. Jak przegapiliście, okay. To macie pecha. Ojej, złoto. Jak pięknie. Wej, za Hiszpanią czy Włochami? Za nikim nie oglądałem meczu. Nie lubię piłki nożnej. Jaki masz znak zodiaku? Ja jebie. Powiem ci, jak mi wywróżysz coś z fusów. O, lapis. Nie wiem, po co mi lapis. Ja mam chyba już z 20 staków tego, nie chcę nawet na to patrzeć. Nie wiem, jaki jest tym znakiem. No idea. Może ślimakiem. Wszystko jest możliwe. Tak jak ten kolor. Jaka jest ci... orientacja? Jestem dendrofilem. Możesz sobie wpisać do Wikipedii. O, redstone. Nie wiem, po co mi redstone. Pamiętacie, jak się kopało tak długo kiedyś redstone? Jak to znalazłem. Więcej. Jeszcze więcej. Czemu ty znalazłeś diaksenie? Ja też chcę. No to chodź, tepnij się do mnie. A wykopać ci je? Można, bo będzie wtedy podwójnie przy okazji. Ale mi się nie chce wracać. Dobra, czekaj do ciebie, ale... Jak wypadną 2, to biorę 1. Spoko. Wow, ale się dziwnie idzie. Chyba samo 4 lub może być więcej. Sprawdzam jeszcze. Kamil Bednarek WS Group. Są obydwaj, są beznadziejni. Znaczy nie, no są fajni, ale jak masz 13 lat. Ej, ty kobla nie zbierasz. Nienawidzę takich ludzi.
Teraz wszystko ja będę miał zaraz w ekwipunku. Ja już mam zapełnione, więc wiesz. Dobra, uwaga, kopię. Czekaj, tej zrobimy stanowisko do kopania. Okej, okay, wykopuję. Dwa, to jeden mój. Jeden, dwa, trzy. To w takim razie chce ile? Trzy czy cztery diaksy? Dobra, to ja to zbiorę. Czekaj. Fuck, dobra. To jest z jednego, z 13 diamentów z jednego, to ile ci dać? Moje było chyba 5? 4? Dobra, chyba 4. To ja sobie wziąłem 4, a ty masz resztę. Spoko. Grób co nie zajebize, ty. Co? Kopać jeszcze dalej, czy nie? No, ja bym chciał całego seta, chyba. No bo ja mam teraz 4, to wiesz, jakieś tam bogactwo to nie jest. Ale zawsze coś. Tak jak mówię, Bear Grylls, pamiętaj. Where is mine pochodnias? O, to żebym postawił. Gravel, kocham gravel. Jesus, chyba zaraz naprawdę pójdę do KFC. Teraz sobie myślę o takim kurczaku. Taki, który jeszcze niedawno robił... Jak robił kurczaki? Koko. Koko. Niedawno robił koko i machał skrzydełkami. Myślał, że przeżyje jeszcze trochę, ale... W ogóle wiecie, że w takich masowych farmach w klatkach. Krów, gdzie mają chów klatkowy, to ucinają kurom dzioby, żeby się nie kaleczyły. Ucinają im dzioby. A nie wiążą im przypadkiem tych dziobów? Że po prostu, nie wiem, liną czy czymś. Nie. Robią. Ciekawe. Ucinają dzioby. W ogóle najlepsi to są muzułmanie, bo oni muszą zabijać zwierzęta tak, żeby w ogóle krwi nie miały. Więc o ile jak zabija się... W ogóle nie wiem, o czym o tym mówię, ale jak zabija się w miarę humanitarne zwierzęta, to zazwyczaj no, umierają od razu, bo im prosto w mózg walą taką maszynką. Aha. A to żarcie halal. Halal? What the fuck? No to takie super muzułmańskie. Wieszają taką krówkę czy coś za nogi, także zwisa do dołu i podrzynają jej gardło i czeka, aż się wykrwawi. Taka krowa zdycha kilka minut. Nice one. No. Pozdrowienia dla muzułmanów. Ej, ale ty zauważyłeś, że teraz YouTube... Dobra, mała przerwa. Że YouTube teraz przyjmuje coś takiego, że jak masz partnerstwo, nie? Od YouTube'a. To jest teraz dużo większa szansa, ponieważ chyba większość osób bierze od tych innych. I znalazłem znowu diaksy. O, doczekaj, to idę do ciebie. Czekaj. Bo tu... Ale że co? Para. Że coś takiego jest teraz, że jest większa szansa na YouTubie uzyskania partnera niż wcześniej. Bo chyba większość osób teraz bierze na przykład to jakieś maszynimy czy innego czegoś, nie? A teraz już trochę w ogóle pozmieniali to. Nie, według mnie stary YouTube. Teraz praktycznie każdy może zarabiać. W ogóle, gdzie ty jesteś? Daleko. Czekaj, szukam się przez ściany. Nie widzę cię. Czekaj, bo ja tu sekuruję te diaksy. Nie nada, tylko trzy chyba. No teraz chyba nawet jak masz zero widzów, se możesz włączyć zarabianie. Jak to? To jest prawda. No, tylko to nie jest partnerstwo, tylko... To nie jest partnerstwo, tylko AdSense. Dobra, uwaga, kopię. 2, 3. Trzy? No, to łącznie ile ich jest? 7. Dobra, to mi 3 daj. Aż 4 ci dałem. Spoko, jak ty tak znajdujesz te diamenty? Nie wiem, kopię na ukos, czyli patrz, robię coś takiego, czekaj. Nie wiem, robię tak i cały czas kopię. Jest dużo większa szansa wtedy. Nie wiem, ostatnio widziałem też takiego kolesia, że najlepiej jest robić poziomy, kilka poziomów takich. I wtedy masz jeszcze większą szansę. A, no wiem. Wiesz co, ja ci mogę pokazać, jaki jest najlepszy w ogóle design. Znaczy taki, jak kopiesz na pałę, bo najlepsze to jest chyba w ogóle to, co Burak praktykuje.
Czyli? Kopanie w dół? Nie, on ma jakiś mechanizm taki cały swój. Czekaj, tutaj trzeba trochę... Fuck! Dwa diamenty zjadłem, ja jebie niechcący. Kuźwa. Zjadłem dwa diaksy. Masz na pocieszenie, bo ja mam tego jeszcze... Tutaj jest jeden tunel. Potem dwie klatki przerwy, potem tutaj kolejny. Chyba potem... tak, się coś takiego widziałem. Chyba. Potem kolejny tu i kolejny tam. Aha. Nie, to wtedy wszystkie bloki wokół odkrywasz. No możemy się kopać, ty możesz kopać tu, a ja będę tu. Dobra, spoko. To jedziemy. Grawaj. Czytam czata. Weź trochę u pingwina, jest głupi system. O, lawa. Lawa tam będzie obok ciebie, niedaleko. Kopania to nie diamentów, co nie? Że na właśnie na serwerze pingwina jest głupi, bo patrz. Właśnie to masz... fajne jest, też takie coś chyba zrobimy. Że no stąd. Wiem, słyszałem o tym. Że masz jedną najlepszą. To jest niby bezpieczne, ale wiesz, ja przykładowo, nie wiem, nudziło mi się, kopałem przykładowo o czwartej, nie? Bo akurat nie chciałem się spać, to było coś takiego, że kopię o czwartej. Kopię jeszcze do przykładowo 9 lub 6, nie wiem, 7. To jest zawsze bardzo, bardzo mała szansa. Ja już zrobię chyba taki... Ale zawsze jest taka sama, zawsze masz 0,01%. No tak. Nie, podobno masz 0,02%. 0,02%. No to nie whatever, no i tak nieduże. No. Najgorsze są takie dzieci, które się rzucają na spawnie. Ała. Asper, czemu się bijesz? Lubisz zadawać sobie ból? Tak grasz gdzieś na lewie w Team Fortress 2? Nie. Jak masz nazwisko? Strzemiączko. Podobno miałeś pompka. Garol Bombga. Pompka, no tak, pomyłka. Czemu Sary nie działa? Już mówiłem. Wejdź sobie na Facebooka, facebook.com/saryhardcore i przeczytaj. Tam jest informacja. Dużo złota. Chyba najwięcej teraz zuby, co się tak patrzę, to jest tak, że najwięcej występuje tych diaksów obok redstone'a i złota. Więc informacja, jakbym dał swoje GG, to miałbym cały czas tak z 10 wiadomości na sekundę i szczerze mówiąc wątpię, żebym był w stanie to ogarnąć. Ja nie ogarniam pingwina, bo patrz, on ma chyba scape'a, nie? No. Ja nie założył sobie jakiegoś takiego prywatnego i YouTube'owego, gdzie wymogi mu pisać, tylko ma takiego chyba prywatnego, ktoś w tym stylu. I ma, ja pamiętam go chyba dodałem, jak miałem 40 znajomych, nie? Czy tak mało bardzo. I teraz ma 975 znajomych. W kilka miechów mi tak wbiło, albo chyba w miesiąc. No to wiesz. Aha. No. Cool story. I on jeszcze siedzi i odpisuje cały czas. No ja bym, nie miał siły, szczerze. No już starczy mi, że wiadomości prywatnych mi przychodzi po 200 na dzień. To też jest miło. Ostatnio zauważyłem, że chyba pod tymi filmikami Juniora to cały czas są chyba hejty. Cały czas takie, że już jest więcej hejtu niż żłopek. No wiesz, no jak on sam nie wie, co robi z tym kanałem, to się nie dziwię. Ja mu mówiłem przykładowo, żeby nie robić czegoś takiego, bo to jest czysty bezsens. No wiesz, robi co chce. O, jakaś jaskinia. Ktoś już tutaj kopał. No ja się wkopuję chyba w własne tunele przy okazji. Nie fajnie. O. Ty no, bez jaj. A ty wbiłeś się na ile zbrojkę diamentową? No. Nie mam zbroi diamentowej. Znaczy, ja mam teraz zwyczajną. A, tylko nie, ona, już, ona już się kończy, więcej nie będę enchantował. Tylko chcę nową zrobić. Chcę zrobić nową. Asper. No? Opowiedz coś. Kopię drewno. Pytają się na czacie, jak ci dzisiaj minął dzień. Wstałem o 14. Boże, jakie pytanie. Wstałem o 14.20 i tyle. I o tej pory grasz ze mną tutaj? Tak. To cudowny dzień. Ach, jak przyjemnie. Śmiem się z ciebie, że kupisz drewno. O nie, kilof mi się skończył enchantowany. Trudno. Ej, zadajecie pytanie, na które już odpowiadałem. Lubisz paktofonikę? Lubię. Czasem mogę posłuchać, mimo że nie przepadam jakoś specjalnie za hip-hopem, ale paktofonika jest okej. Ale muszę dupa cicho.
widmo konsumenta. Ojej. Kurde, chyba tym sposobem, co ja robiłem, to było lepiej. No, nic nie ma. Fuck this system, fuck this. To znajdziemy jeszcze jakieś diaksy i ja sobie zrobię kill off jakiś fajny. No ja chyba też pójdę się do magistra. Albo wiesz co, to chodź wracamy, ja sobie zrobię jakiś nieziemski kill off. Ja mogę chodź wziąć spawnę. Dobra, dobra. Uwaga! Okay. Czemu jest coś takiego, że zanotowaliśmy w tym miejscu. Pojawiła się nieznana jednostka ludzka. A ty masz enchantowaną zbroję? Bo ja mam wszystko na 50. Czy jesteś harcerzem? Nie, nigdy nie byłem. Już sobie mógłbym być, bo to zabawne. Bym robił chatki w lesie. Już 3 razy odpowiadałem, czy mój hardcore nie działa. Trzeba było słuchać. Dobra, a gdzie jest ten enchant fajny? A co się stało z burakiem, że nie wbija tutaj? No, nie wiem, no znudziło mu się. Pytaj się buraka, no, co jestem. Prowadź do tego, do enchantu, bo ja nie wiem, gdzie jest. Ale enchant w sensie magistra? Gdzie wbijasz? No, stolik. A do enchantingu, no to ty masz chyba. No ja mam, ale ja mam książek. Ja ci mogę książki przynieść. To u mnie jest, czekaj. Nakradłem sobie skrzynki. Na pytanie, kiedy będzie zapyt SKKF-a, też już odpowiadałem, panie Kuba. Ja, ale to czemu nie robisz czegoś takiego, jak masz tą kamerkę przykładowo, nie? Sam Husiek robi, że ty masz chyba particles w tle i nie osiągasz przykładowo całej kamerki na obraz, jak można. Bo chyba można osiągać kamerkę, żeby była na cały ekran. Ale o czym ty mówisz? Bo jak masz zapyt SKKF-a, nie? No. Przykładowo robisz, to czemu nie robisz, że jak masz ten obraz z kamerki, to nie jest chyba na cały albo... Jak ty żeś tam wlazł? No bo ona ma za mało, znaczy to mam teraz nową, teraz nam taką soft HD kręci, ale tamta po prostu kręciła kwadrat i ten obraz już był rozciągnięty, a jakbym rozciągnął jeszcze bardziej, to by była pikseloza. No, tutaj masz. Dlaczego te książki tak dziwnie ustawiłeś? Nie wiem, ale tak czy siak wszystko pozyskuję, możesz sobie wbijać. No dobra, zobaczmy. Masz drewno? Drewno. Jakieś patyki chociaż dwa, bo na kill off nie mam. Mam akurat. Jak mieć partnerstwo z YouTube? Wchodzisz na youtube.com/partners, zdaje się. Jak nie, to wpisz w Google, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam. Tam jest formularz do uzupełnienia. Uzupełniasz go i tada. Albo ci dadzą partnera, albo nie. No jak to jest? Jak to wszystko zależy, czy masz skonfigurowanego AdSense'a, dobrze. Albo musisz... Wiesz co, ja mam AdSense'a chyba od 2007 roku, więc... Aha. Nawet nie wiem, jak to wygląda od strony AdSense'a. Dobra. Wiesz co, masz źle ustawione te książki. Czemu? No bo wbija 5 level max. To ja idę. Ja idę do siebie. Czyli coś mi zwaliło, fuck. Czemu ja mam home u Xylaxa? No fuck. No po prostu masz książki źle ustawione. No mają być dookoła tej, a nie gdzieś tak... Wiem. LOL randomowo, jak fajnie. Halo. Mają być 2 od tego doenchantowania. Mają być 2 kratki jakby takiej wolnej przestrzeni od enchantu. No ja u siebie mam dobrze zrobione, ale... Oje. Ale jest mało książek. Ja mam dużo książek, mogę porobić. No to chodź mi przynieść książki. Ale to muszę zrobić te szafki. Byłeś we Francji, no byłem na lotnisku w Paryżu. Ale... Nie miałem okazji zwiedzić, niestety. Dobra, zobaczymy, co wypadnie. 43. Poczekaj, to ja sobie... Nie, no, nie wbije mi. Potrzebuję więcej książków. Chcesz, to już? Ci mogę dać kilka. No, to możesz dać. Bo mam stack jeszcze. Ale regałów, takich już bloczków? Nie, zwykłych. Ja potrzebuję regały. Ja mam 4 regały, mogę ci przynieść. Byłeś w Polsce? Nie kojarzę. To przynieś mi, Aspyr. Bo czekaj, trudno, że pójdę po nowe drewno. No nie wbiję tego teraz. Uch. Dobra, to ja przepalę sobie jeszcze te złoto. Boże, zaczynam dawać bany za te linki, bo mi to denerwuje. Jakie? No za te free Minecraft. Wyślij 500 znajomym i dostaniesz darmowego Minecrafta, ta jasne. To nie jest prawda, to jest taka wielka ściema. No oczywiście, że tak. Ale wiesz, zawsze się znajdzie jakiś debil, który myśli, że rzeczywiście coś za darmo dostanie. Za darmo to można sobie inaczej dostać. Ale w to nie wnikamy. Działa TPA? TPA działa. Trzymam książki.
Czekaj. Gdzie jesteś, Asper? Okej, okay, masz 10 książek, wyrzucam ci. A ja cię nie widzę. Wypadły z powietrza. Dobra. Lubisz jazz? Lubię. Lubię prawie każdy gatunek muzyczny oprócz country i popu. Dobra, jestem. Ej, u ciebie też tak grzeje, chula, nie? No. U mnie tak. Czekajcie, ja ze dwóch. Ok, miłego fapu. Cześć. Cześć. Dobra, teraz może się uda. 43. O, jest 40. Ulepszać czy nie za 40? Uwaga, pytanie do publiczności, telefon do przyjaciela. Ulepszać czy nie? Klikać czy nie? Tu, 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 tu. Szkoda, że nie działa BTR Enchantlik na multi. Wtedy sobie ustawiasz co chcesz. Kurczę, jest tyle samo głosów na tak, co na nie. Dobra, to teraz się jeszcze powstrzymam. Uwaga, poszukamy jeszcze kolejnego 40. I zobaczymy, co wyjdzie. Cześć, Jasper. Cześć. Co robiłeś? Papu, tam jest ten talerz. Fajnie było? Fajnie. Nie zmęczyłeś się? Znowu powiedziałeś tak. Kurde, teraz tego 40 już nie znajdę. Trzeba było kliknąć. Kurczę, no. Dobra, czekajcie, odłożę kill off, zrobię dwa kółka wokół własnej osi i teraz się uda. Jest jakaś różnica, czy lepsze na 40 czy na 38 na przykład? Jest. Jak masz 40, to mogą ci lepsze przeznaczanty wejść, to jest normalne. Na jakim najlepiej ulepszać? No na 50. Chyba. No nie, zdaniem, nie, ale... bo na przykład jak masz ten do wypadania rzeczy akurat z jednego złoża ileś tam, na przykład, czyli do reakcji, to lepiej to jest chyba na... Pierwszy to jest na 9, później jest chyba tam na... O! A ten ma jakoś mało tych napisów, to się boję. Nie, no jak jest więcej napisów, to jest czasami tak, że jest tylko jedno ulepszenie i jest jakieś do dupy, więc wiesz. Czy jest podobny taki teksturpak, który można sobie wygrać? Ej, dobra, 39, klikać czy nie? Tak, kliknij. Kliknąć czy nie? Kliknąć czy nie? Rog, ale kruszy kamień. Dobra, uwaga ludzie, klikam. Mogę 3, 2, 1... Kliknąłem. Ciekawe, co dostanę. Du. Unbreaking 3, Efficiency 3. Czyli... O, zajebisty. Całkiem spoko, nie? Teraz będę kopał jak mała kopareczka. Hi. Zobaczymy. Ciekawe, na ile starczy. Dobra, schodzimy do kopalni i zobaczymy, jak będzie kopał. Wow, a tutaj ktoś ma tunele też. To może chodźmy do tej kopalni Xlaxa. A teren pies gdzie kopiesz? O, tutaj jest nierozpoczęty tunel. O, stary, ale kopię. O, lawa. Już wiem, czemu tam tunelu nie było. Skoro masz unbreaking jeszcze wydajnych, to jest dobre. Bardzo dobrze, wręcz. Jak masz wydajność na maksa, to na kilo wcisnasz jeszcze po schodzie. No dobra, no zobaczymy, co będzie. Zaraz pokopię sobie. Muszę zjeść bułkę z krzyżykiem, szybciutko. Ile tu tunel jest? Jesus. Dobra, to ja pokopię. Tu. Ciemność. Znasz Minecraft Blowa? Znam, jej. Czego masz z internet? Z UPC, nienawidzę ich. A jaki zamierzasz jeszcze mieć? No kurczę, no do mnie same sieciówki dochodzą. Jo, prawie mi do lawy wpadł. Dochodzi do mnie UPC, Netia, Vectra, Aster i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze TPS-a, więc no wyboru dużego nie mam. Wszystkie są tak naprawdę beznadziejne, te sieciówki duże. Ale co ja biedne rzeczy poradzę. Rzecz zaraz na dół, takim tunelem wielkim. Tak? No teraz gdzie ty kopiesz? A gdzie ty jesteś, ty mnie widzisz? Czekaj.
Nie widzę cię. No to co mówisz? Ale nie, no tak... Grałeś być mi na dwa, tak, chyba przez 10 minut. Za... Nie wiem czemu. Jakoś mi do gustu nie przypadło. Przecież nie, to była... Nie. Nie kupi Vectre z KKF, czemu nie? Dobra, to ja nie wiem, w inną stronę będę kopał. Czemu nie kupiłeś Vectre? To sądzisz o gospodarce w Unii Europejskiej. Sądzę, że wszystko się powoli sypie. Pochodnie mi się skończyły. Ja mam tylko 23. Ty, ja będę na ukos kopał. Ale w drugim. Kopię na ukos. Jest dużo lepiej. To pewnie tylko takie placebo, nie? Ale ciemno, pochodni nie mam. Czy tobie też tak cały czas karetka przejeżdża? To nie u mnie. Nie, bo chodzi u mnie mi, że tobie też tak czasu przejeżdża, czy nie? Nie. Ja karetek tej raczej nie mam. Ale czułek ma. Ciemno, ciemno, ciemno. Daj mi jakieś pochodnie. Posiadam tylko 22. To poczekaj. Ja mam 0. Jestem biedakiem. Znalazłem jeziorko. Czekaj. Ja może sobie zamówię to KFC. Zobaczmy, ile mam pieniążków w portfelu po wczorajszej, a raczej dzisiejszej nocy. Pieniążki, nie. Nawidzę, jak ktoś mówi pieniążki. Co ja tu mam? Jakieś drobniaki. Ups, sorry. 2 złote, 3 złote. 5 złotych. 5, 6, 7, 8, 9. 10 zł mam, to chyba za to nic. O! Jakieś 10 zł, też mam 19, ale dostawa jest chyba 20. O! Coś tu jeszcze jest. Złotówka tam, równo 20. Wow! Ile kosztują 2 twistery w dostawie? Nie wiem, jak to jest zabawne. Nie wiem, z 19 zł, bo jeden chyba 8 albo 9 zł kosztuje. Ale w dostawie jest drożej. Czekajcie, zobaczę sobie na tym, na stronie KFC. KFC.pl. Kyfycy. Dzięki. Dostawa. Dostawa Warszawa. Moje miasto, jej. O, cennik w dostawie. No czemu ta strona tak zamula? Ktoś mi jeszcze na skype pisze. To Asper do mnie pisze. Dobra, to ja wezmę kilka pochodni, bo jestem już u siebie w domu. To przyjmę. Twister, 10,70, czyli zapłacę 21,40, tak? Mhm. Chociaż te twistery są różne. 10,70. Skąd ja wezmę jeszcze 2 zł? Wow! Ale mindfuck! Okazało się, że to nie był banknot 10-złotowy, tylko dwa banknoty 10-złotowe. No tam 29. Nie, 30. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 10. 31 zł i 10 groszy mam. Los. Bogactwo. Burżuazja. Dobra, to teraz sobie zamówię i będę jadł. Mam się ciebie, Asper, spytać, czy masz prawko na taczki z gumowym kółkiem. Tak. Mhm. A szybko nim jeździsz? Raczej nią? Mhm. Lapis lazuli, jej. Co jest znowu, Asper? Weź zaakceptuj TPA, bo mam kilka pochodni przy sobie. Kilka staków nawet. Pokaż dom Aspyr. Aspyr jeszcze nie ma domu, bo dzisiaj pierwszy dzień gra. A ty budujesz coś, Aspyr? Tak. Zaraz sobie popatrzymy, tylko jak sobie jakieś diaksy w końcu znajdę. Rzuciłem ci pochodnie tutaj. Kurde. Rzuć tu.
Ach, dobrze. Ach, bogactwo. Nagraj rozmowę, jak zamiast Kefsi, na pewno. Jeszcze ich tak opierdzi. Jak burak na przykład. Tak, i jeszcze, żeby wszyscy poznali mój adres i mój numer telefonu. Piętro, na którym mieszkam, bo się pytają ostatnio, nie wiem czemu. Uuu, może cię wystalkowali, mają lunetkę, laptopa i ci będą rzucać kamieniami. Tak, otworzę drzwi. To pan jest SKKF? Dla pana to jeden twister gratis. Ej, dobra, zamawiam KFC, wyciszam swój mikrofon. Ale upał, ja nie mogę. No, ja mam 30 stopni, więc nic nie mówię. W nocy będzie 18. To dobrze. Chociaż chwila, haha. Dobra, jestem. I co? Starczyło? Co? Starczyło ci kasy? Wszystko? No, 21 coś tam chyba. 21,40. Ten jaki obezdany. Dobra, za 30 minut będę miał przepyszne kurczaki, hahaha. I się dokopałem chyba do jakiegoś kanionu. Prawdopodobnie mogą być jaksy. Zobaczymy zaraz. A znalazłeś jakieś diaksy? Nie, na razie mam dużo lapisu. No ja już powoli tracę chęci na kopanie. O, widzę twój nick przez ścianę. Ale przynajmniej szybko się kopie, a ten kilof się praktycznie nie niszczy, więc jest fajny. Masz odpacking 3, a jak masz wydajność strasznie dużą, to wtedy ci się psuje szybko. Jeszcze szybciej nawet. No, ale mi się nie psuje. Dobra, dobry ten. Wiem, że nie mam butków. Boso przeświat. Jak cudzanych tu nie widać. Nie fajne. Nie mam Xenia wygranego. Na tym serwerze akurat nie cheatuję. Cheatuję tylko na swoim hardkorze, żeby łapać przestępców i przeprowadzać porządek. Czy mieszkasz w akademiku? Jej, nie, w życiu. To było straszne. Wow, co ja znalazłem?
Złoto. Żal. Normalnie żal.pl. Nie ma tu żadnych jaksów. Lapis lazuli. Nie wiem po co mi klocek, który się do niczego nie przydaje, ale spoko. Ładnie wygląda. Cena. Ta, pięknie. Wygląda jakby ktoś się zestrał na niebieska. Papa Smurf macza w tym palcu. O, pochodnia, ktoś tu był. Znaczy był. Pewnie diaksów w takim razie nie znajdę tu, co? No, byłem tu przed chwilą i patrzę, nie ma nic. Zresztą tak jest sporo tego. To idziemy dalej. Spoko. Jak wygląda układ rozrodczy lam? To pytanie pragnę zadedykować Aspyrowi. Aspyr? Mm? Jak wygląda układ rozrodczy lam? Ty znowu coś jesz. Będziesz gruby jak... Nic nie mówiłem. Cenzura. No ja jebie, nigdy diaksów nie znajdę. Trójkątnie. Trójkątnie? Tak jak logo tak. Supermana? Tak. Dosłownie prawie tak samo. A też jest takie S w środku? Bardzo podobne. Gdzie tam się wkłada, no wiesz? Ale jest. A tego już nie wiem. Jesteś za mały, żeby to wiedzieć. Dobrze, to jak urośniesz, to mi powiesz, ok? O nie, netherbricku mi zabraknie. Też na żarko to jest taki sam troll jak ta Barbara Quartz. To są postacie, które są praktycznie aktorami, tylko takimi nieprofesjonalnymi, stworzone stały przez jednego takiego kolesia, którego teraz nie pamiętam jak się nazywa, bo mnie to średnio interesuje. Ale wszystko powstało przez serial Klatka B. Więc cały serial miał być taki autentyczny i że ta Baśka została takim nie wiem, memem internetu, czy jak to nazwać, to założy jej kanał na YouTubie, bo hehe, pieniążki. Pieniążki. Więc jak ktoś się jara kanałami typu Grażyna Żarko, to przykro mi. Grażyna Żarko, styl życia. Lepsze to niż JJ. Zaraz się rzucą na ciebie. Co masz do kina? Co ktoś mówi o kinie? Ja w kinie dawno nie byłem. Ostatnio na Avengersach byłem. No to jest najlepszy live na świecie, z kopania kobla. Jak znajdę diamenty, to idę patrzeć na Aspyra, jak buduje domek, ale postawiłem sobie cel, żeby diamenty znaleźć, więc chcę to zrobić. Ej, no teraz on czy off? On. O. U mnie też nic, więc lipa. Brakuje mi trzech, ale trąbią, po co trąbią? Bo mają tronby, to tronbią. Brakuje mi trzech tych cegieł z netherbricku. A ty przecież... Jak ktoś Aspyr stwierdził, że jak jeszcze raz obrazisz JJ'a, to pogadamy inaczej. Co ty o JJ'a mówiłeś, Aspyr? Na Skype'ie? No nie wiem, ktoś nie na czacie ktoś tak napisał. Pytają się, czy masz coś do JJ'a. Co ty o JJ'u mówiłeś? Nieładnie obrażać zmarłych. Że wolę oglądać tą Barbarę krócej niż JJ'a. No diamentów jak nie ma, tak nie ma. Jak nie no, było, tak nie ma. Ja się wbiłem chyba do jakiegoś cave'a, który został przeszukany chyba przez czary House'a. A przynajmniej mi się ten kill off nie niszczy, co mnie cieszy. Zaraz. Ale co nie mam do tego, że ja wolę się oglądać tą Barbarę krócej niż... O Boże, jak nie oglądasz JJ'a, to jesteś nikim, rozumiesz? Jak powiesz na ulicy, że nie oglądasz JJ'a, to zostajesz w zęby. Nie, ukamienują go. Od 12-latków. 12-latki go ukamienują i będzie dobrze. No. Jeżeli kogoś wraziłem, tym to przepraszam. Nie będę piąty raz opowiadał, czemu serwer nie działa, sorry. Może ustaw taką, nie wiem... Takie napisy przewijające się, ostatnie wiadomości. No. News. Nie, SKHF News, no i będzie dobrze. Najczęściej zadawane pytania. Serwer w stanie, jak zostanie naprawiony, znaczy nie naprawiony, tylko system zainstalowany. I ktoś wygrał w końcu ten konkurs Wipeout, czy nie? No wygrał. Jakiś Szymonowca, czy coś takiego. Coś takiego, ktoś taki. A nikt... Że
Ja to Coś mogę dziwnego, ser, jakiś mister ser, coś takiego. Mister ser, seller, ser. Serek. Się wkopałem chyba do jakiegoś kolejnego tunelu. No nie ma tych diamentów. Szkoda. Ty czekaj. Na X-rayu kopałeś. Tak, tak. Tak samo to ma związek z tym, że na poprzednim live lewitowałem. A lewitowałeś? No lewitowałem. Nie widziałeś? Jak nie, miałem pamięć z tej rybki. To ciekawe. Nie wiem, nie znajduję tych diaksów. No ja też nie. Ciężko. Ciężkie czasy nastały. A wiecie co? Zakończymy live'a, jak zjem twistery i włączę kamerkę i będziecie patrzyli, jak jem. Cieszycie się? Nie, może zrób teraz, skoro nie ma diaksów, to żeby było ten pożywienie węglem, łapie się na żółwi, hehe. Albo nie wiem, czym jeszcze. O, znalazłem! Naprawdę? Ja chcę swoje znaleźć. Dobra, chcesz, to ci mogę dać teraz większość. No ale no ja też chcę znaleźć coś. Jak ty znajdujesz trzy złoża, jak ja jednego nie mogę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Czekaj. Może być więcej. No to jak będziesz już miał, to ja ci wykopię, tylko ja też chcę coś znaleźć. Spoko. Boże. Skakajesz, czemu sądzisz, że konsole to gówno? Ja tak sądzę. Nawet nie wiedziałem. Ja nie mam konsoli, więc się nie wypowiadam. Jezu, ile tego jest? Ile? Czekaj. Trolujesz. Nie troluję teraz. Czekaj. No, u mnie nic. Kopię i kopię. Trzy razy szybciej niż ty kopię i nie ma. Dobra, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7. To weź 4. Czekajcie, ktoś dzwoni do drzwi, może to. Ktoś przyszedł. Ciekawe kto. Może moje kurczaki. Kurczaczki. Kurczaki. Wiesz, dałem ci takiego twistera, to tam jakiś żywy kurczak jeszcze, jakby musisz zjeść, albo sam go zabić. Skakaj, ile masz rąk, za ciężkie pytanie. Czy w KKS ma konto na YouTubie? Nie wiem, szczerze mówiąc. On czasem nagrywa zamiast mnie. I wtedy obraża JJ-a, bo on jest takim złym człowiekiem. O! Lawa. Tepniesz się, czy nie? Bo potem. Tu jest 7. Chcę najpierw znaleźć swoje. Dobra, to ja tu zrobię. Wow! Album pływał. Szkoda tylko, że w lawie. Ej, PS, wszystkie osoby, które stwierdziły, że jestem jakiś zły, powiedziałem, że wolę kogoś tam odwiedzić, że ja to nie wiadomo, że są debilami. Bez urazy oczywiście. Bez urazy, żeby nie było. Żeby nie było, takie tam. Takie tam nie to okienko lololo 2, lol 3, lol 8. 666. Może znajdzie się jeszcze więcej tych diaksów. O, co ja znalazłem? Kolejną lawę. Legenda głosi, że JJ wykopał wszystkie diamenty na mapie. No możliwe, bo w sumie dostał bana za kopanie na X-rayu. On potem się powiesił. Potem umarł na gorączkę. No i patrz, no, o czym by nie rozmawiać, temat zawsze zejdzie na JJ-a. No nie da się inaczej. JJ joke jest taki już i tyle. Czemu to jest wszędzie lawa? Szczerze to ja nie wiem. Bo może masz to w tym palce. Ej, przez chwilę miałeś dziwny głos. To. No wilku. Ja? No. Lol. Nie wiem, nachylałeś się nad mikrofonem czy coś? Tak. No to było słychać. Tak dziwnie. Redstone, nie, i prawie jak diament. Może ja. Mech, o co tu chodzi? Ej, i bardzo dziękuję osobie, która wygrywowała moją bazę u polskiego pingwiny. Nasz domek? Mówiłem, tak. Zbudowaliśmy taki kopiec z dirtu. Ale nie ten mój.
Nie, 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 co ty. Tam to co ty na PvP budowałeś? Tak, bo się wyprowadza, się będziemy zamek robić z gildią, z kurajemy. Ale to najpierw lepiej diamenciki znajdźcie. Ja tam mam po 9-6 tunelów i zawsze jest dobrze. Ej kurde. Nie znalazłeś żadnego? No nie, tylko lawę znajduję teraz. Też ja jestem bogaty i mam dużo kabysów. Często przy lawie są też te. Jak, ale to zależy. Nieprawda. To jest bzdura. Bzdura normalnie. Najwięcej diamentów jest w takich ciemnych jaskiniach, bez lawy i tak dalej, i tak dalej. A nie w żadnych kanionach. W kanionach jest... są. Ale najmniej, najwięcej jest w jaskini. No co za bezsens, nigdy nie znajdę diamentów. Że wykopisz tamte. Ogadałeś Grzegorza Halamę, no coś tam oglądałem. Co to jest? Grzegorz Halama jest spoko. Co to jest? Taki kabareciarz. Pierwsza słyszę. Ej, zombie, no, bo ty jesteś mało obeznany w świecie, Asper. Dzięki. Wiem. Proszę. Ale ja to nie wiem dobrze. Ej, zadanie dla publiczności. Możecie mi polecić jakąś książkę, bo ta, którą obecnie czytam, się kończy. Czytam teraz Dune Herberta, jakby ktoś pytał, i chętnie przeczytał coś nowego. Także jak coś polecacie, to chętnie dowiem się co. Kłamie. On nie czyta książek, tylko słucha audiobooku. Tak jak ja. Tak jak ja to robię na szkołę, a potem dostaję 2 albo 1. W życiu audiobooka nie słuchałem. Ale wiesz, kiedy jest przyjemne? To strasznie. Grasz sobie i słuchasz sobie, załóżmy, lektury takiej. I? Wolę sam potem... sobie poczytać. Znaczy, okazuje się potem, że połowy nie pamiętasz, ale... Barry Trotter? Biografię Messiego, na pewno. I w ogóle mi to kupiła kiedyś Zmierzch. Ciocia. Przeczytałem kilka rozdziałów Zmierzchu, bo leżało w kiblu. I to jest straszne. To jest naprawdę... No, Głupia nie wiem, jak to można czytać. Nie rozumiem fenomenu tego. To jest takie tępe, no. Miałem sobie zrobić takie szyby, takie płaskie. Nawet miałem tyle szkła i zapomniałem, bo się rozgadałem i zrobiłem takie zwykłe i obstawiałem. Dzięki. Ej, no nie ma tutaj diamentu. Znalazłeś? Znalazłem. Dobra, to ja się cofam do tamtego. Dobra, to ja się zaraz tepnę. W końcu, zaraz zobaczymy, co Asper buduje. Nie. Tak. Ja brzydko buduję. No to się gorzej, z siebie będziemy śmiali. Znaczy, przynajmniej to nie jest kobla. Wow, jeszcze u góry jest, jak fajowo. Diamenty, teraz kopię fortuną. Ile wypadło? Chyba 1. Z tego? 1. 3 chyba. 1 i 2. Też mam 11, dobra. Pepe wilku. Wow, kolejne diamenty. Ile ich tu jest? 1 no. Wypadł. Bierz. 1 1 1 2. Dobra. Ja mam 3, dobra. Dobra, to chodźmy do Aspyra teraz. Po co? Cześć, Azypyr. O co? A, dobra, cześć. Robisz z Netherbricka? Tak. A chcesz kobla? Mogę ci dać. Nie, kobla mam. Też. Tego utopię. No. Robisz kobla? To wiesz co, to jak masz już topić kobla, to lepiej daj mi go, słyszysz? No wrzuciłem do wody. Brukuję. Bulbul. A będziesz miał dwupiętrowy? Jedno.
trzypiętrowy czy ośmio? Ja buduję ogólnie taki... Mieszkasz pod głową JJ'a. Jedyny sposób, żeby się tam przedostać, to woda. Dobra. Jakie wejście będzie miał? Zamiast drzwi to woda. Ja nie chcę... Bierz te drzwi ode mnie. Nie. One są słodkie. Ty. Czy Asper to mój prywatny murzyn? Jesteś moim prywatnym murzynem, Asper? Czasami. Czasami. Hop. Dobra, zróbmy tak. Będziemy patrzeć, jak Asper buduje. Dobra. Ja się unoszę w powietrze i będę patrzył. Dobra, ja też potrafię się unosić. Patrz. Czekaj, nie udało się. Bardzo ładnie. Dobra, trochę przybliżymy. Dawaj, Asper, buduj, to już się kameruje. Kameruje się. Czy warto kupić edycję kolekcjonerską Saints Row? Szczerze mówiąc, to nie wiedziałem, że taka jest, więc nie wiem, ale te DLC, co kupiłem, są całkiem fajne. Ile masz monitorów? 2. Kupiłem sobie jakiś czas temu drugi. Przydaje się, fajna sprawa. SKKF, mam dla ciebie jeszcze te książki. Kupiłem konto non-premium, dalej nie mogę wejść na stary hardcore. Wyślij mi maila. Znajdziesz go na moim kanale YouTube i umieść tam swój nick, który aktywowałeś. Upewnij się, że ściągnąłeś Minecrafter Squared, że masz najnowszą wersję Java, a nick, który zarejestrowałeś, masz do niego hasło i login na minecraft.net. I jak to wszystko zrobisz i nadal nie będzie działać, to poślij mi maila. Hej, SKKF, łap, masz prezent. Ale ja jestem teraz kamerą, mnie tu nie ma. Pytanie do Aspyra. Wolisz Ronaldo czy Messiego? Szczerze? Nie, skłam. Nie oglądam tak jakoś piłki nożnej zbytnio. Zostaw kamerę. Zostaw kamerę. Ej, książki do mnie wracają, nie chcę ich. Łobuz. No masz dzięki, postawiłeś mi kloca tuż przed kamerą. O, no, spadły. Ej, no i książki spadły. SKKF, co mi dasz, jak sobie zrobię ten tatuaż z napisem Love SKKF? Dam ci do whitelisty na kwadratowej masakrze. Ej, ale nie mów tak, bo koleś sobie zrobi jakimś pisakiem tatuaż i będzie. A to przecież widać, czy jest pisakiem, czy nie. Zrobi sobie schenny i nie będzie widać, jak ktoś dobry mógł zrobić. Mhm. Mam jeszcze jakieś endstone'y, tego nie chcę, mam obsidian. Dach, super, poszedłem po... Ej, no co ten... Kurde, murzyn. Reklama. Teraz będzie, nie, mój Boże. Cienki. Orbit. Jakie śmieszne. I czujesz się teraz jak mrówka pracownicza, tak? No Asper, buduj. No póki co nie postawiłeś jeszcze ani jednego klocka. Wcale. Zabrało to dwuznacznie. Drewno mi się skończyło. Muszę iść. No już wilku zbudowało więcej niż ty. Jakby... Ej, bo ci mi kto tutaj nie gra, to rozbiorę jego domek na części. No może co, pomogę ci trochę. Tylko sobie game moda włączę. Co byś chciała, Aspyr? Drewno? Nie rób na game modzie, chyba. No nie robię na game modzie, przyniosę ci ze swojego domku. Chciałbym 400 taki drewna. Okej. Okay. Jak mam to ci przyniosę, lubisz telefon. Mama dzwoni. Du. Chodź. Słuchamy, co Asper mówi. Nie słychać go. Fafo powie po cichu, ma swoje gazdomności. I tyle. Ojej, czemu on zamontował te piękne drzwi? Przecież mu zafundował. Może mu się nie spodobały. W sumie ładnie tu, tylko trochę dużo kwiatków.
Ej, ale patrz, on awcze praktycznie, więc co to... Czemu ludzie, że dźwięku nie ma jak jest? Jest dźwięk? Bla, 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 bo nie ma jak jest. Jest, sam siebie słyszę, oszukujecie mnie. Zobacz, co się dzieje za sperem. Czekaj, ja idę mu przynieść rzeczy. Ej, który burak? Jakie debile! Co ci zrobili? No upczył automatycznie, no to wiesz, co to oznacza. Wilku, mamy wojnę od teraz. Tak. Ale nie zabiłeś go. No nie zabiłem go. No to co mu zrobiłeś? No, oblałem go wodą. Gdzie ci wysłać fotę z tatuażem? Na maila. SKKF, mój murzynie, jak kiedy będzie moje drewno? Chcę moje drewno. No już ci niosę. Ja myślę. Wcisnę sprintę. Wilku, a właśnie to bardzo. Na wychodkę. Na wychodkę. Czekajcie. Co chcesz? Coś zobaczyć. Czy mogę tutaj na przykład zrobić pułapkę taką, że ktoś sobie w nią wejdzie i TNT pod nim wybuchnie? Nie ma tutaj TNT. Ale w sensie, że obrażenia zada. Nie ma TNT. Nie wybuchnie, nie zrobi dziury. Tylko, że. Pom, pom, pom. Że w sensie, że cię zrani. Pom, 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 pom. Czy będzie nas skakał dwa? No tak. Nie wiem, ale czy... Nie wiem, czy sam się zmieści. Live'ujemy dłużej niż dwie godziny, czy nie? Nie wiem. Nie wiem. Chyba, że robimy tak, bo patrz, że nakręcisz... YouTube ma jakieś dziwne ograniczenie, że dwie godziny. Jest są. Godzina i chyba 30 minut, bo to jest... No to spoko, no to będzie. Asper, chodź. Twój murzyn wrócił. O, murzyn... Co ty tam zrobiłeś? No to masz. Jest dla ciebie. On chce być jak PSP Magister. Chce sobie robić płatę. Oddałem moje drewno murzynie. No już. O. Co tak mało? Masz nagrodę kobla. Nie chcę kobla. Ja sobie wezmę kobla. Dzięki, mój murzynie. Zostawcie Aspera. Asper jest fajny. Co piszą? Już. Że armia gimbusów cię atakuje. Za obrażanie JJ'a. Jezus, przepraszam. Jeżeli coś się stało, to wiecie, że żartowałem. Ja uwielbiam DJ-a, ja go subskrybuję, jak miał 100 widzów. Dobra, wiecie co, ponieważ widzę, że tutaj sporo osób przyszło dla JJ-a, nie dla mnie, to teraz live będzie z głowy JJ-a. Jedyne, co będzie teraz na live'ie, to głowa JJ-a na tle słońca. Sami wybraliście, a ja idę do kuchni zobaczyć, czy Czubek zjadł swoją karmę. Cześć. Ja sobie wejdę tam i poczytam, co piszą. Ja też. Zjem Marsa przy okazji. Jej, ale to emocjonujące. Ja chyba zaraz wyjdę z sklepu, kupić sobie coś. Ale to później jednak na tym live'ie. Dobra, ja tu sobie tego ciszę. Chleb XD. Mogę dać ci marsza, ale tylko pół. Jesteś koksem. Dziękuję, że jestem spoko. Czubek to jest kot z KKF-a. SKKF-a teraz nie ma. Tak, dam ci Gryzalto. Dobra, to chyba przyjdzie. Po przyjemności po programie. Wiesz co, nie znam takiego miasta. Żury. Kto chce to? Ja chcę tosta. U kogo burza, wiesz co? U mnie chyba tak nie będzie.
Nie, wiesz co, lubię się turlać, a najbardziej lubię się w takim koszu na śmieci i z górki. Jest emocje jak nigdy. O, Ferrer11, cześć. Tak, mam 14 lat, jestem z Krakowa, mam na imię Krzysiek. Bo jestem głodny. Wstałem o 14:20, nic nie jadłem. Spotka.pl zamiast KKF-a. Zamość, znam taki. Jestem, słucham, mam KFC. Lubię dmuchane. Lubię dmuchane. Mi się wydaje, czy Grażyna Żako skomentowała nie znam film Huśka. Kawału. Nie wiem, co mnie to interesuje. Gdzie wy jesteście? Ej, czekaj. Nie wiem, kto pisał. Dobra. Cześć. Co nie wiem, czy w KKF ma dziewczynę. Nie ma maka. Mam dwa twistery. Wiesz co, nie oglądałem Projekt X. Ty wiesz co, ja oglądałem i wczoraj oglądałem i dzisiaj mi koleżanka wysłała, że w Markach pod Warszawą jakiś pilot. Chłopak urządził właśnie coś takiego i mu całą chatę roznieśli. Z czego? A czy co urządził? No, taką mega wielką domówkę, gdzie przyszło 1000 osób. Aha. Mi się nie mieścili w domu, to... Znam, nie wiem, czy jest... Nie znam, Jelenia Góra. Chwila. SKKF, piszą, że masz włączyć kamerkę. Tak, ja chodzi o mnie, jadłem kiedyś Longera. Dobrze, smacznego. A gdzie kamerka? A gdzie jeszcze nie jem. What the fuck? Cześć. Co what the fuck? A gdzie wy w ogóle jesteście? Patrzę aktywność Grażyny Żarko i nie robię niezłego trolla. A SKKF, zadzwoń do Adriana. Po co do Adriana? Ale Adrian już się skończył. Nie chciał, żebyśmy mu dziewczyny znaleźli, to niech się wali, Adrian. Zawsze ma owce. DJC1990, czytam twoje pytania. Ale nie nadążam z niektórymi. Odzio 123, ja mam 14 lat. Pozdrawiam Katę Krusz. Gameryga. Wiem gdzie, nie zbyt nie wiem gdzie jest Brzesko, ale znam takie miasto. Ja chcę na czas, o. SKKF, jeździłeś na deskorolce? Nie. Ej, dobra, ja chwilę nie czytam, bo nie musiał już. SKKF, byłeś w Jaworzynie? Nie wiem. Patrzę, co mam. Twister. No, a właśnie miałeś włączyć kamerkę. No, włączyłem. Włączyłeś? Teraz będę się delektował. Ogólnie... Fajna sprawa, jak mieć taką konsolę. Chcę ją pokazał kota, ale jest tak gorąco, że nie chcę go męczyć. Nie chcę, żeby go męczyć. No. SKKF, masz dziewczynę? Jestem dendrofilem. Ja kocham drzewa, nie ludzi. I mój flat teraz tylko leży na ziemi. Prosi. Się chłodzi od podłogi. Dziękuję. SKKF, dalsze live w stronę Hulk American Wasteland, czy jakoś tak? Nie dzisiaj. Z nimi kończymy. SKKF, jesteś brzydki. No wiem. Mówiłem, żebyś pokazał komputer. Po co? Nic nie chwilego. Ej, słuchajcie. Live'ów się ani nie nagrywa, ani nie robi. Tylko live'y się nadaje, bo to jest na żywo. Nie narobić można. Jak? No to też można, ale lepiej mówić nadaje. To jest takie bardzo fajne słowo. Gdzie pytałem, czym robisz te live'y? X-Speed'em.
Memek, opłaca się. Za 10 zł to chyba tak. Slowaki apel. Pozdrawiam cię. Twister mi się rozsypuje. Mam dla ciebie książkę. Jestem kibolem. Dla mnie? Pozdrawiam Patro. Tak, jest taka książka. Nie, Twister mi się rozwija. Mówiłem już parę razy, że jestem z Krakowa. Krakowem. I co, budujesz ten dom czy nie? Nom, kurczak. Tu jest, to Bekonel, pozdrawiam cię. Dobra, idę budować, okej? Okay? Okay. No to więcej kurczaka, Daj gryza. No to chodź. Pozdrawiam Resh Ren. Twister mi się rozsypał. Ojej. Jak ja mam go zjeść? To takie smutne i emocjonujące. Nie. To jest zombie. Aspy jest gladiatorem. Nie widziałeś? No nie. Słodki miałem sobie zrobić. Jak to co ludzie, to ja nie czytam teraz czasu, więc nie wiem, co to. Lubisz lizać stopy Asper? Swoje tak. No fuj. Wiesz? No właśnie. Mam jeszcze coś, czym się będą jarać wszystkie gimbusy. Wróga. Czym niby? No fruga. Wszystkie gimbusy się jarają fruga. Ja znaczy piłem przez jednego czasu, a potem się zbudziło, już mi nie smakuje, tak. Potem dorosłeś. Dorosłem, tak. Stałem się... Ale z KKF ja się zmieniam. Nie ma to jak robić live'a z jedzenia KFC. To takie emocjonujące, jak... Emocje jak na oglądanie. No. Ja mam czarne szklanki. Fajnie. A wiesz, że to ma... Czyli masz takie jakby antyrasistowskie, czy jakoś tak się mówi? Co? Masz jakby takie antyrasistowskie, bo... Ty, Asper, ty lepiej nie twórz jakiejś teorii, tylko buduj domek. Albo historię Furaja. Aha. Pozdrawiam Furaja, jakby to oglądał. Ujebałem się. I nie mam pomysłu na jakiś efektowny dach, bo drugiego piętra mi się nie chce robić. Będzie jedno, trudno. Niech ktoś mi za chwilę napisze, że szlachta ma dwa piętra. To... No bo ma. A ty masz ile pięter, wilku? Jedno, ale nie chciałam się robić większego. Fuck, wszystko mi leci. Się kręci i wszystko się kręci. Wiły i wszystko wiłuje. Buduj! Zachętę. Nie, dzięki. Mam swoje. Brawo. Patrz, odwrócona literka ta. Mi to coś innego przypomina, ale okej. Jak to było? A, wiem. Ciekawostka, wiecie, że nie wypada mówić komuś smacznego? Czemu? Bo jeżeli ta osoba je,
to ma dwie opcje do wyboru. Albo ci odpowie z pełnymi ustami, co jest niekulturalne, albo ci w ogóle nie odpowie, co też będzie niekulturalne, więc stawiasz taką osobę w beznadziejnej sytuacji. Mocnego. Synu, też fakt. Kurwa, no. Będę musiał sobie spodnie wyprać. Nie wiem, nie. Jestem cały w sałacie. Wiesz, że istnieje coś takiego jak serwetki? Jak to? No kurwa, no. Nie mów z pełnymi ustami. Nie mów z pełnymi ustami. Tak naprawdę nie mam spodni, ubrudziłem swojego udo. Swojego udo? A, czy będziesz miał piękny sufit. Wilku, jak mi nie pomagasz, to chociaż nie przeszkadzaj. Ale co, taki biegny ten sufit będzie? Taki dyrytowy. Ojej. Wilku, ja nie mam łopaty, a mam łopatę. Ja to na Wilku Lemon może być. Ej, Wilku mi kwiatki zniszczył. A, czy będę cię podglądał? O, iPad mówię. Ej. Wilku, to buduję, cię będę podglądał. Masz mi oddać moje kwiatki. Dobra, oddam ci, ale będę cię podglądał. O, tak? Tak chcesz się bawić? To czekaj. Dalej. Hej. Jesteś winien mi kwiatki. Zjadłeś mi kwiatki. Masz. Zjadłeś mi kwiatki. Oddawaj moje kwiatki. Sobie. Oddawaj go i idź mi stąd. Ja cię będę podglądał. Nie no, jednego kwiatka mi zjadł. Jaki? Tak, jednego. A tam jest dużo kwiatków, idę nakraść. W końcu to Polska. A teraz pewnie będzie 1000 osób pisać, ja nie mogę. Ja jeździ po własnym kraju. Albo państwie. Dobra, zjadłem. No. Czuję się szczęśliwy. No. Wilku, idź stąd. Co to znaczy? Coś nie wyszło. Ile mam FPS-ów? Bo mi coś zaczęło klatkować. Prawie sobie co za komp pierwszą. No, od razu już lepiej. Asper? Co? Czy w każdym pokoju panuje temperatura pokojowa? Znaczy zależy, bo jeżeli masz na przykład... gdzie masz... już pokój w piwnicy, albo w tej okolicy, którą rezerwowałem, to wtedy tak nie do końca właściwie, bo jak jest na przykład na pierwszym piętrze, to jest cieplej, więc to nie można nazwać temperatura pokoju. Który? SKKF, uspokój się. SKKF, uspokój się. Oszalał. Jestem Zeusem. Uspokój się. Biegaj, Jasper. Ej, ty! On to gdzieś, idę do wody. Lol, ty nie ma. Ej, ja podpali mi tylko dom. Nie podpali chyba. Jak będzie chciał, to mi podpali. Czemu masz latający workbench i skrzynkę? Bo musiałem obniżyć jeden poziom domu. No! Zostawiłem ci prezent. Które moje kwiatki? Który? Były smoczne. Który? Wilku, oddawaj moje kwiatki. Za to, ten co idzie tutaj, to on ci zabrał. On ci zabrał, on ma słuchawki takie. Już nie żyje. Już zobacz, nie żyje. Ci zabrał. Co on robi? Zabrał kwiatki. Słodziej. Nie wyjdzie stąd. Gin. Patrz, ja mam główkę z krzyżykiem. Co ty robisz? No SKKF! Właź do środka.
Idź teraz po to. No weź. Weź. Zepchnąć go trzeba tam. Niech nam wejdzie. Weź. Ej, wejdź tam i tepnij go do siebie po prostu. Czemu on nie chce wyjść? Bo się boi. Ej, utop tego! No źle wodę wylałeś, ja jebie.